Cześć, cześć, panie trenerze cieni. Co tam opowiadaj? Przez ciebie Wapper już nie gra we futbol. Pięknie się spisałeś. Rozmawiałem dzisiaj z Wapperem w nocy i mówił, że nie wraca. Ja mówię, czemu, nie? Daj spokój z tym kurwa cieniem. Ja mówię, no to nie obserwuj. Dokładnie, przejmuję twoich followersów, frajerze, kurwa, się naucz grać. Z tych starych to tylko Bimba się będzie trzymał, kurwa. Jak... nie, cieniu. Tak, cieniu, tak krótko, nie? Jeśli nie nadążasz za myślą trenerską, to sobie daruj o futbol. Kurwa, to nie jest... Trzeba zmieniać, kurwa, trendy, nie? To nie jest tak, że wiesz, że cały czas używasz jednej taktyki, jednego składu, że coś tam, nie? Nie potrafisz zdobyć z piłkarzy to, co najlepsze? Nie, to się nie nadajesz, kurwa. Młodzi, to młodzi z ich taktykami, kurwa, luks. Kurwa. To nie jest tak łatwo. Kurwa, mać. Sobie pograj, kurwa, w Call of Duty, ewentualnie w Rocket League, tam też piłką grasz, kurwa. No, także wiesz. Zajebałeś, kurwa, wszystkich, nie? Idź sobie w Diablo pograć, ale to też nie na hardkorze, kurwa. Żeby nie było, kurwa. Ja jestem cieniu. Trochę jak ten... Ja jestem trochę jak... jak on się nazywa? Wyszło, twoja wina, to nie ma co gadać. Ja jestem trochę cieniu jak ten. Jak on się nazywa? Mendy Libar? Ten trener Sevilli, co ma ponad 60 lat i toporną taktykę stosuje, toporne generalnie wszystko, nie? Ja taki jestem trener, nie? No ja nie muszę nadążać za trendami. To oni muszą nadążać za mną. Wiesz o co chodzi? Tak się ostał jeden trener gdzieś tam. O kurwa, pośmiewisko, nie? Gdzie tymi wrzutkami, kurwa, jakiś Jacko w ataku? Co ty grasz, chłopie? No, kopię na pałę do przodu. Nie, się nauczył ten trener. Nie, no co oni wzięli, nie? Ta, ta taktyka jest stara, wiesz, tu ludzie... Ludzie są dla nas troszkę takim, wiesz, pośmiewiskiem, że coś tam, znaczy ludzie... No my jesteśmy takim pośmiewiskiem dla innych trenerów ligi, tam kurwa, wiesz, obliczają wszystkie... Takie rzeczy obliczają, wiesz, ile tego, ile człowiek przebiega w kilometrów, ile sytuacji bramkowych ma w trakcie meczu, nie? Procent podań celnych, expected goals, kurwa, tak ja pierdolę, co to jest, kurwa, wchodzisz do boisku, nie? Patrzysz wynik 0-0, no jak strzelę jedną, to chyba wygrałem, tak? Już, kurwa, się zastanawiasz, na czym polega piłka nożna. To dobrze, niedobrze, kurwa, chyba dobrze, nie? Żeby, kurwa, wszyscy zmylili. Co jest, kurwa? Dobrze. Co to za taktyka, kurwa? Chłopie, ty oglądasz telewizję, kurwa? Wiesz, co tam wyczynia? Jak Guardiola, kurwa? Jak jego City gra? Kurwa, jak automat, nie? A ty grasz, kurwa, jakbyś był w B-klasie, no. No, kurwa. No, ale summa summarum jakoś, kurwa, strzelamy bramki. Kurwa, to wszystko fuksem idzie. No, tak myślałem. Się, kurwa, naucz grać normalnie, kurwa. A nie wszystko... Tak. A nie wszystko, kurwa, lecisz na farcie wiecznie, kurwa. Jak mówiłem o swoich celach drużyny, nie? Bo taki dziennikarz mi zadał pytanie, jaki jest pański cel drużyny? Utrzymać się? Czy coś? To ja powiedziałem mu, proszę pana dziennikarza, ale po co twarz obrażanie, nie? Po co takie obrażanie, nie? Mój cel jest prosty, nie? Zrobić, kurwa, z mojej drużyny najpotężniejszą drużynę w lidze. No i wtedy zaczął się, kurwa, śmiech w tle. I wtedy, kurwa, się zaczęli śmiać wszyscy. Ja mówię sobie, ups, no ale żadne doświadczenie. Ale ja powiedziałem już, nie, no naprawdę, nie, o kurwa, to już przestali się śmiać i zaczęli płakać, kurwa. To już nie jest takie śmieszne. Ależ podanie do Kwaraczeli.
Kasimir, to jego pozycja. Ściągnął. No, trzech na trzech, czterech. Boże, co to zrobiłem, panowie? No nic, chyba się osramy. Maldini, Maldini, doświadczenie. Cieniu, jakiejś trafiłem tego. Jak on się nazywa? Screeniara, ale to tego wiesz, bez skilli, kompletnie, nie? Taki 9-6. O ja pierdzie. Taki 9-6. Czy z Nelfili? W czwartek jak grałem, to tak wiesz, bardzo mało bramek zdobyłem w czwartek, ale później już kurwa, już normalnie. Tego screeniara właśnie zrobiłem sobie, bez skilli jest, ale kurwa, jakbym mu dodać twój skilli zajebistych, to kurwa taki będzie koleś koks. Że wiesz, że palec nie mieści, kurwa, nie? Ale z tymi rzutkami to masz rację, i to miałem problem w czwartek, grałem w czwartek tylko, a teraz to już jak wszystko by wróciło do normy. O ja, o ja. Kwaraczelia, uciekniesz mu? No pewnie, że tak, kwaraczelia. W czwartek to miałem taki w ogóle dzień, że nic nie mogłem wygrać, nic nie mogłem strzelić. Średnia bramek chyba na streama wyszła, kurwa, 1,5. Nie, no gdzie, nie przesadzajmy. A to Kimpembe to nie grałem. No to będzie bramka z tego. Już nie wyprzedził. Co to wygrał mi? Kurwa, chwaliłem tego kolegę mojego screeniara, a on mi tutaj... No, dobrze, kurwa. Szczęście. Odzyskał zaufanie trenerskie. Trochę znerfili, trochę nie. Wiesz co? Ale powiem ci, że w drużynie przeciwnej cieniu to mnie ten trochę przeraża. Jakoś ostatnio. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale wydaje mi się, że to może być spowodowane jakimś szczęściem tego zawodnika, bo... Kurwa, szczęście, nowy atrybut, nie? Ile masz szczęścia? 37, a ty 42. Ja pierdolę, kurwa. No to zajebiście, no, no staram się. Chodzi mi o tego Griezmana, tego w różowych włosach. No koleś mi takie problemy sprawia. Nie to, że wiesz, jakieś tam mega akcje robi czy coś, tylko raczej przez swoje ustawienie, przez swoje zabrania piłki, przypadkowe odbicia, kurwa, jakieś, wiesz, tak mam wrażenie, że na jego korzyść działa szczęście, kurwa, nie? Ja mam 37, a on ma 72. Kurwa, taki nowy współczynnik, kurwa, nie? Ile masz szybkości przyspieszenia? No mam 37, 42, no ale szczęście mam 93. Ło, kurwa. To nieźle dojebałeś. Aha, pewnie dlatego. No ale to wiesz, mi też. Ja, wiesz, nie mówię o jakichś tych skillach, czy podchodzić, czy nie. No ale koleś gra przeciwko mnie, to. No kurwa, mówię ci, taki ma odbitki, kurwa, ja mówię, ja pierdolę, gdzie on grał? Się okazuje, że on. Kurwa, wiesz, no ze mną drużynie gra. Znaczy przeciwnej, nie? I to zawsze. Przeciwnej drużynie tak ma. Nie wiem, kurwa, co oni tam, jak go rozwijają. Ale tutaj... Tutaj powinienem stosować w ogóle takie... takie wrzutki. Kana i Romario. No, Romario to klasyk. Ale Kan to jakoś mi chyba nie przeszkadza. Pięknie, kurwa, dobrze. No, Romario to nie. Bardziej Osimhen. Bardziej Osimhen i bardziej chyba... O, patrz. Widziałeś to? Tak mi kurwa zawsze robi. Bardziej Osimhen i bardziej może Haaland. I Griezmann, kurwa. Tego to kurwa nie lubię. Przeszkadza mi cały czas.
Serduszką pierdolną, kurwa, różowe i tyle. No tu moja wina była też, nie? Bo też poszedłem na raz. Tak i tam, kurwa, wiesz, bramka taka... Taka podstawowa, że tak powiem, klasyczna, kurwa, nie? Każdy zawodnik e-football by to zrobił. No dokładnie, kurwa, no, trzeba by mu wypierdolić jedną bułę, nie? I tyle. No i kwarczele się pomylił. To zaraz będzie remis i jeszcze przegram i to już w ogóle będzie bajeczka, nie? O. Jeszcze z asystą byłby ten Griezmann. A ten koleś też walczy o pierwszą ligę, on chyba w trzeciej lidze jest. Ja pierdolę. No ty mówię właśnie, kurwa. Znowu mi przechwycił piłkę prawie. Źle podałem tam na górze. Chciałem na dół, to mi pierdolą do obrońcy. No, to ładnie mnie troszkę zmylił. Pięknie. Tak za wolno, za wolno. Mogłem zawrócić, coś próbować zrobić innego. Trzymaj się cieniu. No to było takie trochę nie fair. A pierdziele, no i w sumie zaraz tracę drugą i będzie remis. Szkoda gadać. Nuno Mendes chodzi, no. Pierdol, nie ma zabawy, nie ma zabawy. Ja to... Gdzieś mnie tam opuściło źle.
Substitution on the field. Number 77. Coming on the field is number 10. There will be 5 minutes added time. Kurwa. Co ty byś chciał zrobić? A kurwa, nie powiem. Chyba błąd był, że to podałem do Courtois. No i teraz przegram główkę. Ehe, nie przegram. No jest to dwa. Jacko to była pierwsze punkty w pierwszej lidze. Cześć, mój subskrybencie, panie Christopher. Witam serdecznie, co słychać, jak się czujesz? Przepraszam cię, że nie ma tutaj meczu o pierwszą ligę, tylko mecze w pierwszej lidze. No ale kurwa, musimy się ścigać teraz o najwyższe laury. Także pierwsze trzy punkty w pierwszej lidze, Christopher. Plan jest wbicie do top 3 na świecie. No, koleś z mezbotami jakiś. No. Hello everybody and welcome to today's match.
No woleja piłką z szczupakiem to robi. O ty. No, MO, nie policji. No, lol, mówić MO. Albo pewnie napisałeś się i suma summarum wyszło MO. Pisałem kurwa 10 minut. Tak. To jest plan, kurwa, tutaj, streamerski. No kurwa, jak wrzutko. Zamieszał trochę się. Jacku się wrócił. No ten koleś dobrze gra. Nie ma jakiegoś schematu, tylko czeka na mnie, co ja zrobię. Pięknie, kurwa, mu wysunęłem. Ja pierdolę. Jaki fuks. No jak? No dlaczego trójkąt? Stary gracz. Ten koleś czy co? Ja pierdzielek mi podał. A z Mesopotamii. Dobra, kumam no. Pierwsze ruiny. No i niedobrze. Dymaj górą wybijaj. Nie ma co kombinować. O tak, pięknie, ślicznie. No co my tutaj brakuje ostatniego podania? O Jezu. Pięknie.
Dużo szczęścia. Z przodu brak szczęścia trochę. Ostatnie podanie zjebane. Ale koleś dobrze gra. Bardzo dobrze rozgrywa z tyłu. Nie, to trafiłem z Interu. Takiego gościa, nie? Tego z Interu. No nie, no znowu brakuje tego podania. Kurwa, Jacko, weź tu pokaż, kurwa, musisz wstać, bo tu nic się nie dzieje. Ja pierdolę znowu. Aj, zabrakło. Dobrze, fair play. Aj, znowu to jakieś te końcowe podania, to są takie słabe. Johan, nabiegi go dawaj. Dużo nie trzeba było, dużo nie trzeba było. Jedno podanie, taki trójkąt, żeby może było wrzucić albo coś, uderzyć i będzie ok. Ale mi brakowało tego wcześniej. The attendance for this match was 71,649. To mój błąd był w ogóle tym Arnoldem, że ja nie próbowałem tego wybić, tylko kurwa podawać. Piękny screener. Substitution on the field. Number 30. Coming on the field is number 7. No, pomyliłem się. Kosa, no kurwa, no nie zagwizdę takiej kosy. Pięknie. Kurwa, fair play, dobrze jest. Ja pierdzielę, no Kante, no, co ty robisz, co ty robisz?
To ryzykowne było zagranie. Kurwa, no to teraz to przycwanikowałem. W ostatnich minutach jeszcze, kurwa, bramkę stać będzie luks. Gdzie ja tym wrzutki, kurwa? Gdzie Mbappe wrzutki, kurwa, robić? Zbędna w obronie i 1-0 skromny. O, by się przydał Epsan, no. No to skąd z naszego piłkarza, kurwa, jak ty futbolu nie oglądasz? Skąd z naszego piłkarza? Krzysztofer. Coś tam z poprzednich edycji PSA kojarzy. Albo Tomasz Hajto, nie? O, taka wiesz, legenda, nie? Tomek Wałdoch. Kiedyś byłem głupi. A dzisiaj naszych chłopaków oglądasz? Z Niemcami grają towarzysko. Bo Szykowski ostatni mecz będzie grał. Nie wiem, czy będę oglądał, bo takie towarzyskie to mnie raczej nie kręcą. Taki mecz bez stawki to jest, wiesz, to jest... Taki mecz bez stawki. Obejrzysz? Jeszcze zobaczę. Nie lubię strasznie towarzyskich meczy, bo tutaj ciężko cokolwiek wywnioskować. Jeśli będzie tam kilku młodych, którzy będą chcieli, wiesz, pokazać się trenerowi, zawalczyć o miejsce w głównym składzie, no to tak. No ale jak taki mecz tylko po to, żeby odbębnić dla niektórych piłkarzy, no to... Tu ma być walka na samym boisku, to mnie kręci. Jakieś rankingi, kurwa, nie? Towarzysko to można sobie, wiesz... poruchać. Ale tak, to wiesz... Sprawdzić warianty trenerskie, ustawienie, taktyki, nie, to... To ma się nijak do tego, jak są mecze o stawkę. Psychicznie chłopaki wysiadają, a oni się uczą, kurwa, wiesz, wszystkiego, co mogą. Przetestują ustawienie, jak to będzie hulać. A jaki tam turniej macie u Bartu? 2-2? Też chyba walczę o pierwszą ligę. Uzbekistan. Ty, ja chyba z nim grałem. Chyba z nim grałem już kiedyś. No, 2-2. To grasz z Bosikiem, tak? Aha.
Na ostatni turniej, ten co ja tam byłem u niego, to kto go wygrał? Pewnie Rudnik z Bartu, co? Aha, no to pisałeś mi już. To pisałeś mi o tym. Ja nie wiem, ja się nie wypowiem, bo ja nie grałem jeszcze kopa. Ani jednego. Hello everybody and welcome to today's Aha, to nie wiem, Christopher. A tam trzeba, wiesz, 3 sekundy wcześniej zaplanować akcję swoją w głowie. No, ładnie, ładnie. Jak się chce korzystać z takich kurwa akcji ze środka, no to nic nie zrobisz. No. Trzeba ukarać po prostu, kurwa, i tyle. Ten Tchouaméni jest w obronie dobry, wiesz? Już nieraz się na niego nadziałem. Powiem ci, że mega koleś. Czy w obronie? No to jest pomocnik, nie? Ale mega sobie radzi. No ten koleś dobrze gra. Odizolował mnie w sumie na razie. Ale to tylko na razie. Kurde, będzie trójkąt? No, myślałem. Pięknie, pięknie, Kasimiro. O ja, spóźniony. Spóźniony. No, to była dobra akcja. Tam show był spóźniony. Ale tu już czekał tym człomeniem na środku na mnie. Już czekał, właśnie. No o to chodzi. Znowu szło spóźniony. Nie, nie spóźniony. Patrz, Tchouaméni właśnie z, tym razem z Dzeko i główkę nawet wygrał. Piękny bimbal.
kurwa. No, już czekam o tym Tchouaménim. Kurwa, jak ja tak robię błędy. Normalnie czytam jak chcę. Czy ja pierdolę, jeszcze tą nogę wystawił. Dokładnie. No, tak jest, Christopher. Ale w co on grał? W Diablo grał? W Afrodyku chyba teraz Diablo gra i Call of Duty. Ale on wróci do tego, do eFootball. Kwestia czasu. Wkurza go ta gra, mówi. Dzisiaj z rano z nim gadałem, no to wkurza. Ja pierdziel, znowu takie podanie lub jakieś dziwne. Takie pewne do przechwycenia. Dobrze, angażuję teraz środek. Teraz jak mi się uda kontrę zrobić chociaż, to będzie w porządku. No jeszcze rzut wolny. Nabrał się. No Tchouaméni znowu. Właśnie o tym mówię. To jest trochę przejebane. Bo tutaj w tej akcji, jak oni zawsze to wykonują, Christopher, w obronie jak grasz, no to wiesz, no pierwszym przysuniesz się do walki, prawda? No a jak pierwszą główkę przegrasz, to drugą główkę, to albo się przełączysz na zawodnika, żeby ci skakodówki, albo się nie przełączysz. I często jest tak jak teraz, że kurwa, że drugi nawet nie skoczył. Nawet nie miał okazji skoczyć. Nawet nie pomyślał o tym, że można skoczyć. Dziwna taka akcja. Powinni to troszkę, wiesz, wydaje mi się usunąć. To jest za skuteczne i przeciwko temu obrony to nie jest, tu nie można po prostu bronić w jakiś naturalny sposób, tylko liczyć na to, że on tam odjebie coś. Bo nie zawsze mi łapie przełączanie gościa na tyłu drugiego. Jak ja nie zdążę przełączyć się, no to już jestem w dupie, nie? O Jezu, jakie podanie. Substitution in progress.
Dobra wrzuta była tylko za blisko bunkarzy. Aj, prawie. No nie, no tyłkiem mnie zablokował. Jeszcze mi to przejął. No, ależ to był spalony? No. No ładnie, ładnie. Kurwa, co to chłopaki tam zrobi na 2 metrach? Dobry bramkarz. Substitution. No szkoda było taki mecz przegrać, chociaż remis. Musiał Mateusz Haaland być. Kurwa, ileż można. Może jeszcze jedną się uda? Pewnie, kurwa, może dwie jeszcze. Hop. Dobra, Maldini, doświadczenie. To było doświadczenie właśnie. Może jeszcze jedno, dawaj na Haalanda. Może on coś wymyśli. Tam Tchouaméni go kryje. Ciężko będzie z Tchouaméni. No nic, no ale chociaż remis. Chociaż remis. Minut dyszka. Ale to jest niebyle kim pewnie. No, tam myślałem.
No to była ciężka przeprawa, taki sprawdzian. O, tutaj widzę jakiś relaksik z Romanem. Mam nadzieję na koniec. And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. O, Roman, fan Liverpoolu, dobrze. Hello everybody and welcome to today's match. Kurwa, Roman fan Liverpoolu. Jaka akcja, kurwa, no ja pierdolę. Panie Romanie. Ja to lubię odjebać taki mecz czasem. Od czasu do czasu lubię tak warto pierdolnąć sobie taki mecz. No nic, będziemy go męczyć wrzutkami. Błąd zrobiłem. Dobra, zagrał za mnie. Podaj. Aj, to mocno.
Marki nie zamierzył rzucić. Nie doszedł nawet. Two added minutes has been indicated. No nic, remis z Romanem na razie. Zaskoczył mnie troszkę tą pierwszą bramką. Troszkę nerwówka jest w tym meczu. Pan Roman. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Substitution on the field. Number 18. Coming on the field is number 4. Musa Diaby. Oops. Co się dzieje w ogóle w tym meczu? I tu jeszcze walczymy o to, żeby nie przegrać tego meczu chyba. No jest, jest. Kurwa, co ja zrobiłem? Oj. Nie w tempo, nie w tempo. The attendance for this match was 71,649. Kurwa, mnie atakuje. Substitution. Kante wchodzi. Krzysztofer, no widzisz, ja poprzedni razem też, został mi ostatni mecz, musiałem go po prostu wygrać i trafiłem na szóstą ligę. Kurwa, przegrałem 3-2 i tutaj to samo się dzieje, jak koleś słabszy, ale dla mnie to już nie są ciężary jakieś, no widzisz co się dzieje. To nie jest, wiesz, notoryczne, że tak, ale raz na jakiś czas zdarza mi się taki mecz, raz na, nie wiem, 20-30 meczy. No jest Cruyff.
Jak on tego nie zamknie, to nigdy zamknie. Co to za wrzutka była? Tutaj ładnie na obieg mnie wziął, nie? Tutaj taka kluczowa była dana do niego, ten zwód. I pyk dopiero podanie. No, dobra, to było bimba. Dzięki, staram się. O, delikatna kosa po nogach. To jest rzut karny, proszę pana. No, Konate się spóźnił. Johan Cruyff. Spokojnie. Choroj się w kurwie. Ileż można, kurwa. Poddaj się. Ci hat-tricka pierdolny. Już pierdolny chyba. Kowaleczny. Też Roman atakuje, no ale te jego strzały to wynikają po prostu z czego? Chuj wiesz czego, to nie są jakieś takie strzały, w których ja bym strzelał. Nie wszystkie, no. Czasem też coś z tego strzelam, ale za dużo ma strzałów takich... Czekaj, ja ten ma dwie nogi w sumie, dobra. Może tak. Za dużo ma strzałów takich... z niewygodnych pozycji. Za dużo ma tego. I później się patrzę, że strzały. O kurwa, ale miał strzał, powinien wygrać. Kurwa. Number 7. Number 41. Number 11. Luis Diaz. Number 10. I później takie komentarze. Walczyłem jak równy z równym. Widać to po statystykach. Nawet Kanty wrzucił ze słabszej nogi. Podasz? Nie podasz.
Niepotrzebnie, niepotrzebnie kant. Taka głupota, kurwa, normalnie taka głupota. Kurwa, nie myśl, nie myśl. Finał mamy, kurwa, za tydzień. Nie zagra. Może przeciwnik fair play wiedział, że to był błąd. Kurwa. No teraz muszę go ściągać. Ciężka, ciężka przeprawa była przez Romana. A niech zagra Bruno może. Na chwilkę. Dobra, panowie, ja uciekam. Jak coś, będziemy kontynuować walkę o najwyższe standardy po 22. Tak myślę, że będziemy grać. Coś będziemy próbować ugrać na ranking. Na razie. Do wieczora.